Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Dziś taki film nietypowy, ale taki film, który może pomóc szczególnie początkującym odpowiednio basować. Ponieważ dzisiaj dostałem taką wiadomość i chciałem pomóc jak basować na przykład. Ponieważ wiemy, że jeśli mamy powiedzmy utwór na dwa, no to rzecz jest prosta. Używamy tylko basu podstawowego z rzędu drugiego, prawda? I akordu z rzędu trzeciego, jeśli to jest akord durowy, z czwartego, jeśli to jest akord molowy, z piątego, jeśli to jest septymowy i z szóstego, jeśli to jest zmniejszony. I robimy to tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jeśli mamy natomiast utwór na trzy, to automatycznie gramy na raz bas podstawowy i na dwa, trzy akordy. Jeśli natomiast mamy utwór na cztery, to możemy zagrać go na dwa sposoby. Albo możemy zrobić tak, że na raz zagramy bas, czyli gramy w drugim rzędzie i na 2, 3, 4 zagramy akord. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Tak możemy zagrać. Albo możemy zagrać po prostu raz, 2, raz, 2. Tak jakbyśmy grali polkę. Na przykład. A teraz co jeśli mamy utwór na 6 ósmych, bo taki utwór dostałem, żeby pomóc właśnie jednemu akordeoniście. I co? Zresztą pozdrawiam Cię serdecznie. I co możemy zrobić? Otóż możemy traktować ten utwór, akurat ten, ponieważ mamy tam coś takiego, że akord zmienia się w połowie taktu. Możemy go potraktować na trzy. Jest to znany utwór wszystkim Barka i możemy zagrać go w ten sposób. Tam jest na przykład takie miejsce, gdzie musimy zmienić akord w połowie taktu. Więc jest on na 6 ósmych według zapisu. I teraz tak. Możemy go zagrać tak. Cały czas gramy na 3. Na 3, a wiadomo, że jak mamy 6 ósmych, to wartości, które tutaj gramy, to nie są ćwierć nuty, tak jak normalnie w walcu, powiedzmy. Tylko są to ósemki, czyli gramy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ale za każdym razem są to ósemki. To trzeba o tym pamiętać po prostu. Czyli każda ósemka, do każdej ósemki gramy akord. Czyli tak. Czyli to w ten sposób możemy zagrać. Jeśli utrzymamy granie na 3, raz, 2, 3, to możemy zagrać to tak. We'll be right back.
ten dwudźwięk, bo to się fajnie kończy. Tutaj w zapisie jest akurat jeden dźwięk, ale można sobie zagrać zawsze drugi też dźwięk i też nie będzie to złe. Mam nadzieję, że tym filmikiem trochę pomogłem. Mam nadzieję, że będzie to jaśniejsze. Ja Was zapraszam na kolejne moje filmy i mam nadzieję, że będą pomocne. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące grania na akordeonie, to proszę zadawajcie je pod filmem, a postaram się odpowiedzieć w następnym filmiku. Jeśli filmik był pomocny, dajcie łapkę w górę i napiszcie, co było dobre, co było złe. Tak chciałem pokazać po prostu sposób grania na trzy grania ósemkami. Pamiętajmy, że wartości, które gramy, to są ósemki, a nie ćwierćnuty. O tym trzeba pamiętać. I wtedy na każdą ósemkę przypada właśnie bicie akord. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku i zapraszam do następnego. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.